Ja to zamknę. O kur... Co jest? Teraz powinienem... Far Cry 5. Dzień dobry moi drodzy państwo, Master Sufixen. Oczywiście z tej strony gramy sobie dalej Far Cry 5 wraz z... Z Andrzejem Z. Miłośnikiem zwierząt, pseudonim Dr. Dolittle. A ja to nie Dr. Dolittle, nie gadam z psami, mordo. Dobra, idziemy. No ta... To było... Ten numer to kłopoty. Tak. O, chyba pies chce nas ostrzec przed czymś. Tak warczy podejrzanie. No, coś się pojawiło na radarze. Zaatakuje zaraz, pewnie. Co to, kurwa, niedźwiedź. No, po prawo. Niedźwiedź zabity. Papieżasty jakiś. No wiesz. Przeszukaj niedźwiedzia. Z 10 naboi z M60 i kurwa leży kwiczy. Dobra, my tutaj się spieprzymy zaraz chyba, stąd. A to da się jakoś tak full control zrobić? Znaczy pewnie w sumie tak. Mamy spadochron, nie? Więc... Czyj. Ogólnie ciemne są te noce, mało widzę. Auć! Ale nie no git. Tam ktoś leży, nie wiadomo kto. O, właśnie zmarł. Wow. Ja postanowiłem się cofnąć, bo ja nie wiem co tam jest, tam coś lata. Czyj? To mam nadzieję, że nie orzeł. Łe. A, tu nie. Nie mogę trafić, dobra, trafiłem. Najlepszy na full auto, wszyscy. No z M60 to nie będę strzelał na pojedynczym, człowiek. Po co ty na główkę skarżasz? No ja, człowieku, nie jebię w tańcu. Ja. Przenieść... Aha, już nie mogę przeszukać, no dobrze. Ale zacnę te... promienie księżyca. Trochę tak z tym M60 w nocy poczułem się back in 69. Ale to potrzeba by więcej liści, więcej drzew do tego. Cześć, z czym walczy ten boomer? Co to jest w ogóle? To jest kurwa jakiś borsuk, to jest bubr kurwa. Ale cześć, bo on jest jakiś pancerny, ja go nie mogę zastrzelić. No, to nie przejmuj się. Dobra, to... Jacyś edeniarze tam ganiają za tym. Za handlarze. To trzeba ten. Może dostaniemy zniżkę. O kurde, tam jest VIP. He is down. M60, szmato. No i co, jakaś zniżka? Słucham. Niemożliwa walka. Ale ja mogę. Ty możesz już pogadać. Tak. O, ja też. No. Dobra, trzeba amunicję, człowieku. Trzeba iść w ammo. Ammo build. I może jakaś snajpa w sumie? Snajpa by była dobra. Tak, ten mam. Okej, bo ja jeszcze gadam tutaj. Dobra, gadaj i ja sobie tylko popatrzę, czy... O, można. Aż bym sobie VHS-a nabył, ale chyba jest za drogi jeszcze. Kurwa, 1600, a celownik snajperski. To nie jest celownik snajperski, tylko ASOG, ale dobra. Nie jestem przekonany do tej broni, kurde. Ona jest... Chociaż no, powinienem jej dać szansę, bo to wszystko przez ten dalmierz. Dobra. A ty masz, Andrzeju, jakie bronie teraz? W sensie teraz przy sobie, czy w sklepie? Tak, no przy sobie jakie masz? No mamy Colta M60 i M4. Tak, czyli tego, jak to się tu nazywa. A, dobra. ARC no, jako. ARC, tak. I zasadniczo... Aha, tutaj w sumie sporo jest zablokowane na razie. Widzę. Dobra, to robię tak. O, jakie skinki, prawda? Do tego M60 czeje ja sobie... taki navy blue. A tutaj jakby... tego VHS-a nie widzę. Jakby to powiedział Angry Joe. It's fucking blue! Ale jest za darmo przynajmniej. Znaczy, za walutę w grze. Dobra, biorę taki. To jakieś cztery poziomy ruchu oporu trzeba zdobyć, aby odblokować tutaj jakieś bronki na przykład.
MS-16. Mhm. No, albo może nie być. Albo AKM. Tak. Właśnie ten AKM to tak bardzo nie jak... Nie wiem. Nie wiem jak to wygląda, ale... No niech będzie ten AKM. O, AKMS Whitetail. ARC Rekin. Ty już to możesz kupować, człowieku, te AKM? Nie, ja nie mogę. Właśnie są zablokowane. Jeszcze. To chyba, że ty już możesz, bo ty masz wyższy poziom. Nie, ja też nie mogę, żeby było jasne. Tak, tych strzelb pewnie też nie, w większości. W większości też strzelb nie mogę. Na przykład ten Baikał M133, tak, to jest... Baikał. No dobra, no to chyba poczekamy z tym jeszcze, ale możemy posprzedawać. Kto tam drze mordę? A kto drze mordę? A ktoś drze mordę, słuchaj. Wiesz co, ja te skóry sprzedaję na razie, bo nie wiem do czego... Sprzedawaj to w pizdu. A, bo kogoś tam żywcem palą. Git. Okej, okay, to ty gdzieś żeś... Dobra, już idę. Bo w sumie na razie... A mogę amunicję w sumie kupić, to czej. Czy ja strzelam do swojego w ogóle? Nie, chyba nie. Tak, amunicja uzupełniona, idziemy. Zaraz zemrzesz, śmieciu. Oto grubcio. Tak, z miotaczem. Czemu ta broń ma 10-nabojowe magazynki? Czy można normalnie załadować zwykłego Stanaga? No, może jeszcze nie jesteś zbyt wykwalifikowany. A, rozumiem. Tej, bo tu trzeba... Kurde, bo tu niedźwiedź znowu. Ja pierdolę, no, ty rzeczywiście. Tej, to co, zabieramy przeszukaj... Czy ty przeszukaj? Przeszukaj zwierzęt, co to... No, ja wiem, ale... A co się stało? A, tą ostatnią misję. Tak zrobimy oczywiście. Prawda, Andrzeju? Oczywisto. No. Ten boomer cały czas z nami jest. Ja nie wiem, jak to się odwołuje takich gości. Wiesz co, to tam gdzieś w menu ich. Dobra, two tangos, three tangos on the left. Możesz ich zaznaczyć. O, dobra, walę tego ostatniego. Okej. Okay. Elegancko. A jeszcze dwóch. Kurwa, chciałem już powiedzieć, że textbook. Kurde. Dobrze. A, to VIP jest. Mhm. Bo widzę opary tego kokainu, czy czego tam oni ćpają, tego blisa, czy nie wiem. Tak, no, to jest to. No to kokainu mnie. On się zamienił w zwierzę, czy umarł? Oj, jeszcze jakiś strzela do mnie. Nie wiem skąd. A, to ten mnie chyba pożarł. Ja nie wiem. Możliwe. No dobra, tym niemniej całkiem nieźle. Tak. Jak tutaj mieliśmy jakiś wykrzyknik przez moment. Ale zniknął. Jakby ktoś tutaj miał być. Kopidot. Słyszę śmigłowiec. O, no, jest. A ja nie mogę zaznaczać. Kierunek między NE. Na wzgórzu. Okay. Już tam gdzieś chyba zniknął. O tam. No. Właśnie widzę, nie chcę po lata. Nie chcę po zwiedza. Patrz, jaki most fajny. A, bo myśmy się tu bronili pewnie. A, ty no. W sumie tak. Właśnie na tym, przy tym moście, ale już, czy jest ten paździerz dalej? No nie ma paździerza chyba. Bo już tego, paździerz zniknął. A tu jest noktowizja w tej grze? Nie. Nie. Pewnie nie. Wiesz, to jest głęboka Ameryka. No ta. Ja nie wiem, czy oni wiedzą, co to noktowizja. Chociaż w sumie...
Nie no. Oni mają te bunkry różne. Jak to jest związane z bronią Może. Palną, to na pewno wiedzą. Już nie są aż tak zacofani, myślisz? No, myślę, że nie. W sensie to jest jedyna gałąź technologiczna, w której oni nie są zacofani, to jest militaria. No tak. Jak tu, aha, F. No, mamy za słabą pięść, żeby to rozbić. Ne. Szkoda, że właśnie, że nie ma maczety tutaj. A no. Bo to, no symbol taki trochę już się, symbolem się stało. No, trochę tak. Jeszcze maczeta by pasowała do tego settingu, no pewnie nie aż tak. No to mogliby dać, nie wiem, jakiś nóż z Wietnamu czy coś. No nóż Rambo. Bowie. No. Nóż Bowiego. Tak. That's a real knife. Uja. W Black Opsie Zombies można było nabyć właśnie nóż Bowiego. Na nazwę. I to, są wciągało na jeden atak mele zombiaków tam do 12 rundy chyba. Ulala. Także ten. No a ale... się nie tępił? No nie. No to trochę OP. No tak, ale wiesz, jak już byłeś w 20 rundzie, to no na przykład, to już wtedy to się przestaje liczyć. Erecja. Te zombiaki zawsze mają ten mnożnik HP, zawsze. Z każdą kolejną rundą coraz więcej tego HP mają. No w sumie w MW3 w trybie fali chyba tak samo. No, tak samo. Człowieku, jak tam jest taki kanał Mad Survives, on tam dochodzi właśnie do 400, do 500 fali. No do 500 fali, tak. No na rezystansie. To jest tak, że on człowieku, on nie wiem, z dwa magazynki do LKM-u na jednego mini kolosa, czyli tam no, przeciwnika. Typowe w tym momencie. A, i ten boomer chyba zaznacza nam te... Tak. On to robi, no. On jest takim Reconem. On to robi. Tak. Ghost Recon. No. Teraz uwaga, bo już docieramy. Na to pozycja. Do jakiejś placówki. Wyciągnijmy sobie M60. O, są tu jacyś chłopcy. Mhm, tak. Tam jest na przykład dwóch i chyba jeden cywil związany. O, tam jest... Tak jak w Warzone teraz zaznaczam. No, tak. A ja nie mam broni z tumikiem, wiesz? Więc my się raczej musimy wjebać na ostro. No chyba, że robimy to w sposób ręczny. A, że nożami. No można spróbować. Ja spróbuję na tą górkę. Koczej, to się rzucało środkowym, tak? Żebym już nie pomylił. A to ty tego... Snajpera wykroisz, tak? Tak, ja go kroję już teraz. Ale gościu, dobrze. Wiesz co, już robimy na głośno jak coś. Wow. Bo nie, to jest kurwa wina mojej pierdolonej myszki, która mi... O, już alarm? Nawet nie wiem kurwa jak to się stało. A, wiem jak to się stało już kurwa. Miałem granaty. Wyekwipowałem nóż, po czym mi zmieniło na granaty. Miałem coś innego na myśli. Boomer mi giwerę przyniósł. Co jest? No teraz to kurwa sobie w dupę wsać ten nóż. OMG, dobra, ja spadam. Ja. Aha. Będzie git. Zarąbiście. Why are you running? Why are you running? Czyli boomerze podniesiesz mnie? Co? A, o Andrzej! Git. A, dobra. Dobra, boomer podnosi, to dobry kompan jest. Where? Dobra, na tak 3-4 headshoty są z tego. Takiego gorszego ARC, w sensie snajperskiego. Tak. To popatrzmy, co oni mieli. Prawdopodobnie broń palną. Tak, ale ten... Pies właśnie giwerę przyniósł raz. To dobrze, jakby to... zabrał od kogoś i wziął domę. Git, że ci amunicję przynosi. Tak, no i też potrafi podnosić jakby co. No ale to w sumie to kompany. No tak. Cywile zostali tutaj wymordowani.
poprzez mój nietaktyczny granat zamiast noża. Aha, a bo ty żeś, no tak, ty żeś po, trochę inne rzucadło żeś rzucił. Tak, bo tu są podzielone na trzy rodzaje rzucadeł, tak? Jest granat, bomba i dynamit, po czym jest na środku u dołu nóż, mięso i granat dymny. No i ja wziąłem sobie nóż, ale niechcący zjechałem na, lekko na prawo i wybrało mi granat. Nie ogarnąłem tego. Ajajajaj. No to gorzej. Ale dało radę. Co, coś tam w tej ciężarówce? RPG, ale nie mogę podnieść. No ja też nie jeszcze. Czyli może jakiś talent? Zobaczmy. Na razie mam tylko dwa punkty. W ogóle my tu jeszcze raz będziemy, tylko że w kampanii. Teraz sobie przypomniałem to miejsce. W kampanii. Survivalista, to zgaduję, że tak, tutaj zdrowie się może, zdrowie zwiększa się. Okej, okay, to myślę, że do tego można dążyć. No dobra, to co, no to zasadniczo to taki to posterunek. Tak. No to... Tak, dużo amunicji, znaczy dużo skrzynek z amunicją zapewne. Tak jest. Możemy teraz pocisnąć na ten kościół. Okej. Okay. Cześć, zaznaczę go. Na mszę. O, co się dzieje z tym ciałem? Dlaczego ono się... ono padło w konfuzję? A, no ty no rzeczywiście. Rzeczywiście, cześć, cześć. A czyli to nie tylko u mnie jest, tak? Nie tylko. Dobrze, po łóżko. Czyli, a... czy działa to jak... Ty, jestem ciekaw, jak daleko go to pociągnie. No teraz to nie działa chyba. Nie, to nie. A tu M60 w ogóle. M60 szmatą. Wciąga go pod samochód. O mój Boże! What the hell? On jeszcze nie wiem, ten samochód jeszcze zepchnie gdzieś. O tutaj. O Boże. Ale no co, no to to jest Ubisoft, tak? No tam. Cześć. Nie ma się co dziwić za bardzo. O, tu jest jakaś, jakiś samochód. O, jest. Jakiś, jest samochód. Le samochód tu jest, dobra, już patrzymy. Ty, a jak ty wyjedziesz przez te... Level, no właśnie, level, ja wiem, level design, absolutny master ogólnie. Absolutny cześć, master cześć. Level design. Ej, to trzeba przepchać. Nie, ty, a poczekaj, ja mam plan, ja mam plan, ja cię chyba zaraz... Chyba, da się tym pojechać jakoś tam. Właśnie, ja się podepnę albo jakoś popchnę to, ale aczkolwiek ja nie wiem, czy to jest tego rodzaju obiekt. Jest, tak, coś dobra. Jest, tak. No to trzeba to tam odnieść, prawda? Już tak robią. Ale ciekawie zapakowane. O, jest tam. No nic, ja tutaj... Co to się obija? Ostrą robię człowieku demolkę. O, już chyba dobrze, czy nie? Jeszcze trzeba. No prawie, prawie. Dobra. Dobra. Bardziej w prawo, bardziej w prawo. No teraz to ja wjechałem pod to. O, synu! Cześć, jeszcze cię podam, popchnę. O. A bo ty to... Tonight on Bomb Gear! Hammond is trying currently to get out of the container. No generalnie to chyba liftą, bo tak wertykalnie teraz się ustanowiłem. W ogóle chyba ktoś przyszedł. Tak, chyba tak. No weź wyjeść, debilu. Cześć, albo dobra, może zrobimy tak, że ja opuszczę pojazd i teraz wypchniemy ten samochód. A, no. Nie, to jakaś masarnia, nie? Poczekaj. Da się popchnąć? Jak się nie da, to czekaj, ja jeszcze zaraz pokombinuję. Przede wszystkim wezmę trochę mniejsze auto. A nie, człowieku, Wana Trynkiewicza. Wana Trynkiewicza. Czekaj, żebym ja też się nie softlockował. Ale na pewno nie da się rozwalić tych... Czekaj, ja tu wezmę dynamita własną. Nie. Jeszcze nie bierz dynamita, Wacław, bo rozwalisz przy okazji samochód.
No teraz to się wpieprzyłem. Ekstra. Nie, bubel! Co? O kurwa, przepraszam. Ale spokojnie, piesiu, wszystko dobrze. Godzinę się. O, tam jeszcze leci adekwatny beat. O tak. Cześć, bo teraz o, parkowanie mam równoległe. Co też jest wyczynem. Ja to... psie, ja to zrobię. Cześć. No dobra. Ty, a tu jest dziwna jakaś bariera w ogóle, co to mnie? Tutaj? O Jezu! Bro momento. Bum! O, chyba pójdzie. Dobra, to wiesz co, to ja wsiądę. Uwaga teraz, dobra. O! No się rusza, no. Jeszcze popchnę. Jestem bardzo ciekaw, jak sąd się wykręci później. A, dam radę. Jest strasznie mało miejsca. Jo, już prawie poszło. Bum! O! No, o! O Jezu, no. Teraz ja tu nie przejadę na przód. To jest moda. Bum! Yeah. O! Dobra. Jeszcze kurczę jeden rozmach będzie. Już chyba nie ma sensu, żebym się wbił. Cześć, znowu żeś tam wjechał. Bum! No się za... Bum! Na amet chyba już... Nie. My to zrobimy. Choćby ten odcinek miał się głównie na tym skupić, ja tam przepcham. Cześć, patrz, ja tutaj... zrobię strukturę spuszczę. O! No cześć, no poziomuj. Kurwa, już mi szyba poszła, no. I want you holding up there. Jeremy, are you stupid? No czemu ty nie możesz wyjechać dalej? Ja już tego dalej nie przepchnę, czekaj. A to przepchaj sam... Czekaj, trzeba przepchać może teraz samochód sam. Po prostu wjechać w to i... Tak. Trzeba by na pewno... Nie da się rozwalić tych skrzyn. Co jest? Ale walnij jakimś baseballem, synek. Nie wiem, pan jak Gordon Freeman czy coś. Okej, no to... Kupiamy jak w Minecraftie. Gdzie jest kilof, kurwa? Bo my tego nie zrobimy baseballem, to pikaksem trzeba. O Jezu. Cześć, jest opcja, jest plan. Ale mam pomysł. O, człowieku, już jest zrobione. Ja już wyczuwam człowieku zwycięstwo i wiktorię. A, raz. Się rozwaliło. Po prostu wieź ten samo. Cześć, nie trafiłem. Ale. A, i teraz właśnie w drugą stronę. I będzie można się cofnąć. Cześć. Jeszcze. Tylko kurczę, tutaj akurat już blokuje trochę to. Ja to zrobię. Tylko muszę wykręcić odpowiednio. Wsiąść tu. No czekaj, no jest spoziomowany prawie ten samochód. Jest prawie na poziomie. No. Ja w końcu może to tak przepchnę, że ty będziesz w stanie, człowieku, wykręcić tyłem po prostu. No właśnie tak chciałbym zrobić, nie? Okej. Okay. To cześć, zarobię się... Kolejna opcja się tworzy w moim umyśle. Nie wysiadaj. To się nie udało. Dobra, moi drodzy państwo, ja myślę, że wrócimy do państwa, jak my to już zrobimy. This is fucking legendary, człowieku, ja to zaraz przewrócę. Dobra, to dawaj przewróć to i potem można spróbować przepchać ten samochód właściwy. Dobra, teraz zmieniam pozycję, zmieniam... W jaki sposobem w ogóle się zaklinował. I am repositioning. O ja cię, sorry. Czy taka demolka. Tylko jest problem, ja chyba nie wyjadę teraz, wiesz? O nie, czekaj.
Czemu nie da się popchnąć tych... Przepchnąć coś. O! No, dało radę. Dało radę. Stawiamy go bokiem, człowieku. Dobra, no wsiądź do tego auta, bo że ono już wyjedzie, naprawdę. Tak spróbuj trochę do przodu, trochę tyłem. Ale coś tu trzyma, ja nie wiem co nawet. A, czekaj, jest opcja, jest opcja. To weź wjedź tym samochodem w ten mój samochód. Nawet nie, nawet nie. Ja to zamknę. A nie mogę dojść. Co tam? O kurwa! Co jest? No, teraz powinieneś... Coś... O mój Boże, to jest prawdziwy bottom gear. Znaczy widziałem jak ten, jak ta ciężarówka bez żadnej fizyki zrobiła 360. Ale człowieku, jak ją wyjebało. W pewnym momencie ona była 100 metrów nad ziemią. No nie przejedź a, mnie. Tego to nie widziałem. No. Dobra, spokój. Spokój. Tak, ja wchodzę. Ale o. Dobrze, to zajęło nam tylko kwadrans, żeby to wydostać. To tam nagrywka, mam nadzieję, że jest, to się nagrało wszystko, to złoto, człowieku. No to trzeba koniecznie dać jako wstępniak, jako bottom gear. No. A już jest kontakty. No. Tylko my tam wbijamy na grubo, czy...? No... Wiesz co, wbijmy... Wiesz, jak nie mamy tłumika... No, to wbijmy tam na grubo, bo tam i tak chyba będzie od razu grubo. No i... Jelonku, proszę, się odsuń. Szybki ten pies, że on za nami nadąża. Wiesz, on stosuje taktykę, która się nauczył od tych, tych z F4 Dead'a, się teleportuje po prostu. A, dobra. Rozumiem. Pewnie. To jest właśnie ta taktyka, którą wyniósł od Billa najpewniej. To ja sobie przeładuję. Ta jazda jest taka trochę... Ojej. No tak po chińsku trochę. Ale dobra, jakoś daje radę. Nieźle. Madrid. No. Jeden z naszych kolegów by powiedział driftem. No. O, tutaj jakiś punkt. Aha, ale to były te od polowań. Mhm. Okej, czy to jest ta szosa? Co to, to jest. Ja chcę zobaczyć mapę na chwilę. A z tyłu mamy pojazd za opatrzeniem kultu i. A dobra, to nie chcę pojeździć. Bo te konwoje widzę, że są trochę dalej, także na razie to chyba odpuścimy te konwoje. No i dobrze. Okej, okay, no to jesteśmy. Siemo. Siemo. To ja robię niefrasobliwy przeładunek. Dobrze. No cóż. To może ty sobie... Zaznacz to zadanie, czy coś. Albo nie wiem, może ono się już z automatu załączy. No tutaj, no zaraz. Tutaj, bo to jest w ogóle... To zadanie właściwie jest gdzieś bardziej tam. Tam? Właśnie nie wiem jak to jest, bo my chcemy ten kościół robić, tak? No. I on jest po drugiej stronie ulicy. Ty no tak, rzeczywiście, a ty nie wiem, ja jakoś po chińsku patrzyłem, tak. Aha. No i jeszcze skośne oczy, tak, te sprawy. No. Pytanie, czy my powinniśmy się chyba opiekować tą furą, skoro tak o nią walczyliśmy? No, dobrze. Ale to ten, to się nam zapisze w legarze. A to jest dobre pytanie. Może trzeba wjechać jak w GTA. Też, chociaż wątpię, żeby to tak działało. Grunt, żebyśmy pojazdu nie zmieniali, to myślę, że będzie dobrze. Nie wiem, możesz tu podjechać i tu już nam się chyba zapisze. No dobrze, no to wchodzimy na grubo. No. To właśnie ta typiara chyba właśnie typiara ją zdjęli. Się wysadziła?
A. Chyba ją zbieli właśnie. Dobra, ja jej idę pomóc. Ale dam te szajsy. Pójdę tam na wieżę. Teraz tutaj, jak się zmieniał ten tryb, B? Nie, V. V. Zajmijmy pozycję elewacyjną. Otwieram ogień! Ogień! Atakuję! No. I guess that's it. No. A, dobra. No, ten jeden tutaj, okej. Okay. Lepiej, że już parkurem wszedł, tu drabiną tu. A tu widzę, że można się bronić po wsze czasy. Tutaj mamy worki z piaskiem. No. I amunicję. Ej, ona chyba chce porozmawiać z tobą. Okej, okay, no to rozmawiam. No tak, no bo tylko host może najwidoczniej. No. Taką ona ma spluwę. No to jest to właśnie to chujowe takie. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to stop that right now. Przepraszam. Niechcący najechałem. Jeszcze raz trzeba. No myślę, już, już tak nie zroję. Okay. No, to dobrze, że nie wracają na sam początek rozmowy. O. No dobrze. Bronimy trzech nagrobków, okej. Okay. To mauzoleum jest, mój Boże. No dobrze, no to mamy tutaj chyba taki punkt, gdzie mamy wszystkie trzy widoczne, także no. Tak jest. No, mamy chłopców. Przeładowuję. W tym samym czasie. Jest jakaś snajpa. Chyba nie ma. Dobra. Nie, na razie to... O mój, ja nic nie kliknąłem, nie chciałem tu zjechać. Kurde, no... Naprawdę? Jakim sposobem oberwałem w ten sposób? A pies cię podniesie, czy tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. To mamy szczęście, kurwa, bo ja też prawie padłem. Nie, w tym momencie to jest jak Insurgency. Tutaj mamy dwa strzały tylko możemy wytrzymać. No trochę tak. Cześć, bo tam... Kurczę, tą gazurką... Nic się nie dzieje, już tam zażegnany. O, snajper. Elita. He was. Jakieś granaty? Granaty? Coś tam, proszę bardzo, już rzucam. Te mołotowe. On fire. Znowu mi się kurwa to zrobiło. Ja nawet nic nie kliknąłem, człowieku. Tak, tam uwaga, bo ostrzą. Tak, trochę na ok. Ale dobra, masz tam osłonę. No tak. Dobrze, boomer, dobrze. Dobra, to się wycofuje, jak jest opcja. Southeast. No to... Southeast. A, tutaj teraz. Dobrze, ty nie powtarzaj ciągle tego samego. No bo ona jest zła, że jesteśmy na dachu. Ale tutaj mamy widok dobry. No tak, no. Dlatego jest ja się nie będę słuchał. Taktyczne i logiczne. No. A ja... Jestem celownikiem mechanicznym. No i git. Próbujemy ściągać.
Ja tu walę. W sumie ta snajpa nie jest taka najgorsza, w sensie to... Właśnie ARC na longa. Nie ARG. No! Sięgam, kurwa. Daj tego kolosce. No. No i to się nazywa bitwa. Tak. Auć. Przeładunek. Ciężki podchodzi. Aha, tutaj. Dobra, to już próję. No, wybuch. Wybuch ten gruby. Dobrze, tak stopniowo. Tak. Wypierdalaj stąd. Czekam na to, żeby w kodzie było tyle samo broni, co w Warface. No, aczkolwiek ja ci powiem, że w tym nowym MW3 to jest ich aktualnie naprawdę sporo. No to tyle dobrze. Tylko, że na przykład ostatnio w tym sezonie 5, wiesz jaka broń doszła? Sturmgewehr 44, wyobraź sobie. No. Tak. Niesamowite. No okej. Okay. Wiesz, pewnie jacyś rebelianci, nie wiem, Afryka pewnie może z tego walą wciąż. Możliwe. No Grace, gdzie ty uciekasz? No. O tutaj jaki... No tutaj musi ktoś bogaty leżeć, bo cały krzyż tutaj zafundowali. No. Nieźle. Mam. Not a lot of people would have stuck their neck out like that. Means a lot to me. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. No i to jest filozofia. Tak jest. Grace pod ostrzałem ukończono. Bardzo ładnie. A i to, dobra, tutaj stali. A i mogę w tym menu specjalistów, mogę zwolnić. Kontakt! Kąt? Z daleka. Kurwa, Airstrike'a wzywają chyba, Orbital Strike'a, czy... A nie, to tylko flara. Orbitalna? No. A tutaj widzę, że jest jakiś typ. Jest jakiś z gwiazdką. No, pogadajmy może. No tu nie ma spokoju, no. No. Dlatego dobrym pomysłem jest zawsze zejść z dróg, bo... Wtedy ich mniej jest. Czy to w ogóle dochodzi? Bo tam jest silos. A, to nie wiem, czy do silosu to dojdzie. A może dojdzie. No. Bez jaj. Żyjesz? Ja byłem za osłoną. Dobra, czekaj, zaraz. Ale kurwa sprint wyjebał, człowieku. Jak spocenie z WMW. Ale nie trafiam, kato. No. Dobrze. Śmietnie. O, wiesz, jeszcze dosadził. To czekaj, to spróbujmy rozwalić ten silos. Dobra. Też pewnie to leczenie dochodzi. O ile to w ogóle jest silos. Yo! Ja pierdolę! Poczekaj, zaraz ci pomogę, tylko... Co to, granat? To był RPG. Aha, to ktoś z RPGa mi wywalił tutaj. Chuj w tego psa, ciebie trzeba ponieść. Jak usłyszysz wystrzał z rakiety, to od razu gleba. Gleba. Ty pies, wstawaj też. To nasi. Chociaż w sumie tamten silos, ja nie wiem, czy on jest tak dla pokazówki, czy... Nie, jego da się zniszczyć, żeby nie było. Okay. Tylko podejdźmy troszkę. To pewnie, że gra nie zarejestrowała, że trzeba. No. Otóż nim. Proszę bardzo. Tak, dobrze. Może no jakaś... i teraz. Amunicja. No i teraz dopiero.
zaliczył. Czyli jak rozumiem, jak dojdzie do tego kolejnego, do tej kolejnej, tego kolejnego kółeczka, to będzie kolejny moment, gdzie nas złapią, tak? Tak, tak, będzie abducted. Okej. Okay. To jakaś ferma jest. No, właśnie widzę, właśnie. Chcemy obczaić? No myślę, że konieczno. No dobrze. A tu w ogóle znaki w zbożu są na tym polu, co jako kosmici. A no, no to na mapie widać. To jest... Nawet nie wiem, jak to interpretować w sumie. Jakaś stopa, kurczę. Tu będzie też takie zadanie poboczne z typem, co będzie wierzył w kosmitów. Ale myślę, że sobie też to odpuścimy, bo to jest również wybitnie głupia misja. Aha, to się jak ten super szpec z Wolfensteina. Tak, 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 to jest coś w tym stylu. Taki konspiracjonista, foliarz. No, no. A tutaj jest pycha, grzech główny. Mhm. No w sumie, no tam, silos i pycha, no, co się wiąże. Dobra, mamy kontakt. Nie mamy kontaktu. Dobrze. No i jest uratowany cywilian. Tak jest. No ktoś tu miał wbity oszczep z krzyżem, z krucyfiksem. No. Człowieku, jak Marta w Outlaście dwójce normalnie. Tak. No. Rancho Seedów, posterunek kultu. A, to aż tam, no dobra. Komiks kolekcjonerski. Cóż to fiu, jest? Fiu. Ekstra. O, tu mam 6 punktów, to ja sobie chyba zdrówko zwiększę. Dobra, więc... spoko. No i tak. No i tu widzę, też jest ten znacznik. Teraz już jest ten X. Tak, jakby tutaj był jakiś skarb. Coś. Bo tu coś może być aktualnie. Nie! Co tam się stało? Okej. Okay. Środkowy. Mes. O nie, tutaj... ja spłonę, człowieku. Albo dobra, nie, nie spłonę. No nie, nie. Nie ma szans. Ty, ale ty może wyjść z tej szopy, bo ja nie wiem, jak bardzo to się rozprzestrzeni. Ten łogiń. No, czekaj. Bro, momento. Dobra, mnie tu nie dosięgnę. Aha. Chyba zaczynam ogarniać, co tutaj auto miało na myśli. Albo i dosięgnie, cholera jasna. Dosięgnie? Tak. No, dosięgnie. O mój Kurde, Boże. Czemu ja padam jak szmata, no? No bo masz pecha, no, po prostu. Tak. Poczekam, aż spłonie ta szopa. To jest, człowieku, jak w tym. Jak wy... Nie, ale to realistyczne. The Evil Within normalnie. O, już chyba coś ustąpiło. No, ale wokół jeszcze jest, człowieku, ogień piekielny, nie? O, jeszcze konwój przejeżdża. Co tam na litość boską jeszcze wybuchnęło? Jest dziwna ta szopa, nie? Już idę. Dobra, jeszcze trochę... się joro. Bo oczywiście mi się znów pociski pomyliły. Dobra, piesiu, dzięki. A to pies się podniósł, dobra. Tak. Ja już też byłem blisko. Ja chciałem właśnie reanimować, ale chyba się zepsuł nam ten boomer. A, i tu jest konwój, tak? Tak, on pojechał sobie, dobra, niech jedzie, jeszcze go rozwalimy, nie wiem. Czemu to się wszystko jara, tak? No bo ta szopa się podpaliła wokół niej wszystko, człowieku. Całe pole spolisz. No tak bywa. O, tu jest jakiś secret stash, człowieku, ja odkrywam. Okej, okay. To tam da się wskoczyć? No. A, dobra. Jestem przyzwyczajony, tutaj duże susy robimy. I patrz, i tutaj ktoś miał swoje centrum obserwacyjne. Tak. No, z tymi panele fotowoltaiczne. A tu jest gniazdo bociana. O, trzeba się skulić jak w tym Dark Soulsie. Tak, i przyleci po ciebie, stanie. Człowieku. Tak sobie myślę, może jakiś punkt
umiejętności za znalezienie tego, ale jak nie, no to nie. No, no nie tym razem. Okej, okay, teraz jak w czwórce, zamiast zeskoczyć, to mi się złapał. Za drugie. Trzeba wrócić, myślę, normalnie. Aha. Bo my się zabijemy. Tak. Dobra. Ten skok da się przeżyć, na szczęście. No to dobrze. A tutaj co my mamy? W środku. Nie wiem, jakąś stodołę. O! A, bo ja klucz podniosłem, mordecko, patrz, nie? O, i mamy tutaj punkcik. Okej, okay, to znów te M4. No, no. A i można czytać. Aha, tutaj rozkazy w ramach koźby. Czyli coś pewnie to zrobi, tak? No, Silosa odkryło nam. Kolejnego. Mhm. A tam jest jeszcze jeden, na daleko. No to wychodzi. O, a tutaj jakieś dosyć kreatywne, człowieku. To jest odwrócony ten, kalendarz ten. Zasady odwróconego dekalogu są z tej tak, strony. Tak, tak, właśnie. No tak. Jesus. To mnie mierdzi w tej grze, że są takie rzeczy rodem z Outlasta 2, a ogólnie to cały ten... Atmosfera jest taka... frywolna. Tip-top. Tak. No. Jest... no tutaj ludzie już się przyzwyczaili pewnie do tego. Nie wiem, ja bym to wszystko, całą tą grę zrobił po prostu 10 razy mroczniej. I uważam, że wyszło to lepiej w myśl fabularnym, konsystencji fabularnej. O, patrz, tam byku no będzie walczył wtedy... z tym, z niedźwiedziem, o. Proszę bardzo. No i byk go rozjebał, no i dobrze. Okej. Okay, to... czy to jest żubr? Nie no, to jest nie no, to jest byk. No, dobra. Raczej, tak. No to bardzo, bardzo ładnie, byku. Nieźle, byczku. Plus jeden, byczku. Plus jeden, byczku. No. Jak to teraz ta młodzież tego pokolenia mówi. Ta. Jeszcze Essa, człowieku, i tak dalej. Tak. No nic, no, no to dobrze, to będziemy kończyć w takim razie, Andrzeju. Proszę się pożegnać. Oczywiście. Okej, okay, no to tutaj proszę bardzo, dzięki za oglądanie wszystkim, mam nadzieję, że się spodobało i widzimy się już w następnych tutaj naszych wojażach. Tak jest. Był dźwięk, ale nie było rozmachu w ogóle. Tak. Dobra. Teraz był. Nie można się samemu zabić tym. No dobra. To nie będzie Jackassa, ale może i tak był już niezły BOMGA w dzisiejszym odcinku, tak, trzeba przyznać. Tak, dokładnie. No, to dzięki, że byliście i do zobaczyska. Trzymajcie się, cholipcia. No, trzymaj ta się, cześć.